Witamy Państwa w noworoczne popołudnie już w 2021 roku. Za nami niezwykły 2020 rok, który zapisze się zapewne w historii także i sportu. Nasz program dziś, pierwsza jego edycja z gośćmi wyjątkowymi. Nasz redakcyjny kolega Czas na Opole oraz Opolej. Dariusz Król. Dzień dobry Darku, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. I Marcin Sagan, naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Opolu. Dzień dobry Marcin. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozwólcie Państwo, że będziemy mówić sobie po imieniu, dlatego że znamy się przez lata. No i dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać o tym 2020 roku, który poza nami, w kontekście oczywiście sportu w Opolu. Tak jak mówiłem, rok wyjątkowy, rok, który zapamiętamy i rok, o którym będziemy wspominać w bardzo, bardzo różnych kontekstach. To i my dzisiaj wspomnimy, co wydarzyło się w Opolu. To taki nasz subiektywny wybór, proszę Państwa. Odra utrzymała się w pierwszej lidze futbolowej, na pewno sukces opolskich piłkarzy. Gwardia niestety nie dokończyła i nie dograła europejskich pucharów. Bartek Bąk został srebrnym medalistą olimpijskim. Nadal świetne sukcesy naszych łyżwiarzy figurowych i short-trackowców na torze. No a siatkarki liderkami pierwszej ligi po roku 2020. No i inwestycje, świetna budowa Centrum Sportu przy Oleskiej. Będziemy też, drodzy Państwo, mieli i nowy piłkarski stadion w Opolu. Mamy także i nowe inicjatywy, takie choćby ten bieg Morsa, czyli nowe formy rekreacji. Powstał nowy klub hokejowy w Opolu. No a nasi opolscy wojownicy także cieszą oko i sztuki walki cieszą się powodzeniem coraz większym. Żużlowcy z najlepszym wynikiem w drugiej lidze. Niestety odszedł od nas Jerzy Szczakiel, a przez Opole przejechał Tour de Pologne. To, tak jak mówiłem, zupełnie subiektywny nasz redakcyjny wybór tych wydarzeń, które mają miejsce w Opolu. Panowie, w takim pierwszym odniesieniu do tych 12 wydarzeń, tak jak 12 niejako miesięcy, chciałem powiedzieć, że mimo wszystko, że ten rok, tak jak mówiłem, był taki dziwny, to zapamiętamy go też pod względem sportowych wydarzeń. Tak, tak. Ja wracając do tego roku, który jest za nami, chciałbym może zacząć troszkę przekorniej właśnie powiedzieć, że jest to rok, który będziemy chyba chcieli zapomnieć, ale jednocześnie też będziemy go długo, długo, może na zawsze pamiętać. I oczywiście mówię to w kontekście tej pandemii, w kontekście sportu i pandemii, w kontekście tego, że tego, czego nam najbardziej brakowało, czyli bycia często na stadionach, tego, co jest solą sportu, a nie tylko online, który nam towarzyszył jakby przez cały rok. Miejmy nadzieję, że ten rok, w który właśnie weszliśmy, pod tym względem się odwróci i wrócimy do tej dobrej tradycji kibicowania na stadionach. Puste siedziska. Mamy czas świąteczno-noworoczny i to zwykle jest taki czas, kiedy tego sportu jest najmniej w ciągu roku. A w tym roku no, był to tak wyjątkowy rok, że kiedy był ten pierwszy lockdown, od połowy marca do prawie połowy maja nic się nie działo i tak już czekałem, żeby coś, obojętnie co, na żywo zobaczyć, nie powtórki. Pamiętam mecz drugiej ligi piłkarskiej Niemiec i czekałem z utęsknieniem o 13 w sobotę, włączyłem, prawdopodobnie to była Ratyzbona, z czego co pamiętam, mecze bez publiczności. No, no na pewno jest to coś, czego byśmy nie chcieli. Sport bez kibiców możemy przetrwać pół roku, może rok, ale to tak naprawdę to nie jest sport. No i dobrze, że powoli ci kibice wracają, bo tak mówię, ja na przykład o angielskiej piłce i kibicach pojawiających się na stadionach, oby nasi też wrócili. To skoro o tym roku 2020, panowie, waszym zdaniem, tu był nasz subiektywny wybór, na co wy byście zwrócili uwagę, jeśli chodzi oczywiście o nasze drużyny. Rozmawiamy teraz o sportowych aspektach tego, co miało miejsce w 2020 roku. Ja bym może nawiązał do tej drużyny, która jest najwyżej w ligowej hierarchii, czyli do naszej Gwardii, bo sezon nie został dokończony, sezon 19-2020. Gwardia w momencie przerwania była na piątym miejscu. Kolejny raz potwierdzili nasi szczypiorniści, że należą do tej ścisłej czołówki. Oczywiście z Wiwe Kielce czy Wisłą Płock trudno rywalizować, ale to jest kolejny rok, gdzie jesteśmy w czołowej piątce, gdzie nasi podopieczni trenera Kuptela są w czołowej piątce. No i to na pewno buduje, bo trudno jest wejść gdzieś tam na określony poziom, ale jeszcze trudniej się na nim utrzymać. A gwardziści pokazywali, że cały czas są na tej fali, może delikatnie obniżyli loty, bo przecież byli na trzecim miejscu rok wcześniej, ale piąte miejsce, być w czymś na piątym miejscu w Polsce w dyscyplinie drużynowej to jest ogromny sukces. No i też dodajmy, że jest to też taki klub, z którego można się wybić. W styczniu mają być teraz Mistrzostwa Świata, w których wystartujemy. Jest w szerokiej kadrze trzech naszych chłopaków.
Także taka wskazówka też dla innych zawodników, że Gwardia Opole to jest miejsce, z którego można awansować do kadry. Zresztą ta polityka kadrowa jest dosyć chyba całkiem mądrze prowadzona, taka mieszanka rutyny zrutynowanych zawodników i młodych gwardzistów. No, miejmy nadzieję, że wrócimy na trzecie miejsce, że nasi zawodnicy pojadą na mistrzostwa do Egiptu i będziemy dumni z tych trzech naszych. Macie jakąś taką swoją niespodziankę, że Was zaskoczyło rzeczywiście coś w tym 2020 roku, jeśli chodzi o nasze drużyny, czy o naszych sportowców? No, ja bym powiedział, że to oczywiście tak jak kolega Darek mówi, będziemy chcieli zapomnieć o tym roku, bo on był taki no, smutny w kontekście sportowym, ale tak naprawdę wyniki naszych drużyn, ale też sportowców indywidualnych, no to był dobry rok. Jeżeli się popatrzy, zwłaszcza niesamowity progres uczynili opolscy lekkoatleci z AZS-u Politechniki, bo przywieźli nie worek, nie dwa worki, ale można powiedzieć trzy worki medali z mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Tu też można powiedzieć, że polityka klubu sprowadzania młodych, utalentowanych sportowców z terenu całej Opolszczyzny, którzy zdobywają, potem idą do tego wiodącego klubu w regionie, czyli do AZS-u Politechniki i zdobywają medale na mistrzostwach Polski. Mamy choćby rekordzistę Polski juniorów w biegu na 1500 metrów. Więc ta praca, to wyławianie tych perełek prowadzona jest na bardzo dobrym poziomie. Ja już nie chcę może nawiązywać szeroko do punktacji, która w sporcie młodzieżowym obowiązuje, ale w tym 2020 roku tych punktów, biorąc pod uwagę wszelkie dyscypliny indywidualne, było więcej. I tu należy wyróżnić zwłaszcza lekkoatletów, ale również kajakarza AZS-u Politechniki zdobyli wiele medali. Na materiale filmowym było o sukcesach przedstawicieli short tracku, judocy, także to są takie cztery dyscypliny sportów indywidualnie, które jeszcze taekwondo, które stoją w Opolu na najwyższym poziomie, a skoro mamy medale mistrzostw Polski, emerydy jednego roku. Mistrzostw Polski, to naprawdę jest to powód do dumy. No i tutaj wspomniałeś o tych indywidualnych dokonaniach, no to wspomnijmy Bartka Bąka. Przypomnijmy z 2012 roku srebrny medal po dyskwalifikacji Ukraińca, który teraz już oczywiście też nie startuje. To tak co roku w okolicach świąt Bożego Narodzenia, końca roku nasz już teraz wicemistrz olimpijski dowiadywał się, że będzie ten srebro, że już jest coraz wyżej. I tak to już jest trzeci rok, ale to już chyba jest ostateczne potwierdzenie. W Tokio ma odebrać ten srebrny medal. A tak mrużąc nieco oko, a może będzie złoty za parę lat. Oby nie, bo to by trochę wypaczało. To by znaczyło, że jeden z zawodników, który był przed nim, stosował doping, ale takie sytuacje się zdarzają, bo na tych samej olimpiadzie, to Wam przypomnę, jeśli nie pamiętacie, Zieliński też startował, nasz sztangista, co prawda nie z Opola, i on zdobył brązowy medal, a zdyskwalifikowano sześciu zawodników przed nim, także te historie, historie są dziwne i zaskakujące. Jeszcze zaskakujące jest to, że przepraszam, do ciężarów, bo nie wspomniałem o ciężarach, oczywiście zbudowani znowu, bo to już jest tradycja, zostali drużynowymi mistrzami Polski. Znowu medale z indywidualnych mistrzostw Polski, także no, może dlatego, żeśmy i troszkę... są młodzi znowu, to jest dobre. Tak, może troszeczkę zapomnieliśmy, bo żeśmy się przyzwyczaili do tego, że oni są na tym absolutnym topie krajowym i w zasadzie niespodzianką jest, jeżeli nie zajmują pierwszego miejsca w drużynowych mistrzostwach Polski. Sensacją. Że nie powiedzieliście jeszcze nic o piłce, mam wrażenie, że się aż wstrzymujecie, bo to jest wasz konik. Bo w piłce, kolego Donacie, poszedł taki zakład, jeszcze, to już można powiedzieć dwa lata temu, bo jesienią 2019 roku nawiązywaliśmy... Proszę Państwa, proszę tylko posłuchać, bo to jest... rzecz niewiarygodna. W 2019 roku ja z kolegą Dariuszem założyliśmy się, to było po 16 kolejce rozgrywek pierwszej ligi, czyli można powiedzieć rocznikowo, to już dwa lata temu. Odra zajmowała ostatnie miejsce, miała 10 punktów, no i jeden z nas, patrzę na kolegę, był optymistą, a drugi tak bardziej realnie oceniał. No na szczęście moje realne oceny, myliłem się, przegrałem zakład. Mieliśmy się nie przyznawać. Ale z nim przegrać to jak wygrać, więc tutaj... Na pewno... To przyjemnie takie przegrywać takie zakłady. Tak, to można przegrywać. No znając Marcina, to chyba jego najlepszy przegrany zakład w życiu, bo Odra się rzeczywiście wtedy utrzymała, ta huśtawka nastrojów i emocji związanych z tym naszym klubem była ogromna, bo przecież do ostatniego meczu oglądaliśmy go razem, walczyliśmy o to utrzymanie, tam chyba z 5 czy 6 drużyn walczyło, po czym się zaczął nowy sezon i zupełnie inny klub. Pozdrawiamy pana Tomka Lisińskiego, prezesa, ładnie to poukładał. No właśnie, chciałem już, żebyście przeszli do kwestii właśnie organizacyjnych, tego, co się w klubach wydarzyło, bo to też jest istotne w kontekście COVID-u, no i także w kontekście pieniędzy, proszę Państwa, bo wiemy, że no niestety finansowanie też uległo dużej zmianie. To jest ta trudniejsza strona pracy działaczy naszych klubów, bo ten rok wymusił po prostu zmiany w finansach klubów i jestem pełen uznania i pełen szacunków do przedstawicieli działaczy naszych klubów. Chodzi mi o sporty drużynowe, bo rozmowy z zawodnikami, konieczność
no taka trudna konieczność obniżenia wynagrodzeń, obniżenia kontraktów, redukowania kadry po to, żeby się zmieścić w ramach finansowych, to na pewno nie jest ani przyjemne, ani łatwe, a we wszystkich tych naszych klubach poradzono sobie z tym. Ten trudny rok, no miejmy nadzieję, że to już jest za naszymi klubami, że teraz już sytuacja finansowa będzie po prostu lepsza, że wrócą kibice, oni oczywiście przez moment w minionym 2020 roku byli na trybunach, ale tak na stałe, żeby już wrócili kibice, bo to też jest oczywiście dochód dla klubów. To zostawmy to modre przy tej okazji nasze dziewczyny, Unia, siatkarki. Unii Opole. Na początku, Unii Opole, na początku tej pandemii były blisko awansu, pandemia wszystko zatrzymała. No zajmowały drugie miejsce, tak, miały realne szanse na to, żeby powalczyć o ekstraklasę. Wydawało się, że się nie wiadomo jak to wszystko wywróci. Mamy końcówkę roku. Nasze siatkarki są które? Pierwsze. No pierwsze. I to trzeba podkreślić, że skład, bo to też nie możemy o tym zapominać, bo my w siatkówce żeńskiej dopiero wchodzimy gdzieś na te salony. Nigdy tak wysoko w tabeli drużyna z Opola nie było. Oczywiście na początku XXI wieku graliśmy już w barażach o ekstraklasę, drużyna akademicka, ale teraz trzeba pamiętać, że przed tym sezonem doszło do bardzo dużych zmian. Kilka zawodniczek odeszło do klubów ekstraklasy, grają w tej ekstraklasie, a trenerowi i klubowi udało się tak złożyć ten nowy zespół, że jest na pierwszym miejscu, a skoro jest na pierwszym miejscu w takim, powiedzmy już w połowie sezonu zasadniczego, no czyli możemy liczyć, że będzie walczył o tą krajową elitę. Możemy liczyć, przepraszam, jeszcze chciałem dodać tutaj, bo wspomniałeś o trenerze, to nie jest byle jaki gość, że tak powiem, w Vettori, to jest człowiek, który... Z reprezentacją Polski. Tak, to jest człowiek, który był asystentem Lozano w reprezentacji Niemiec, to jest świetny statystyk. I tutaj nawiązując, może ja nawiążę, proszę zobaczyć, mamy trenera Kuptela w Gwardii, mamy trenera Vettoriego, bo mówi się, że trener tworzy drużynę, że taka jest drużyna, jakie piętno na niej odciśnie trener. Zewsząd pochwały zbiera trener Bremer w Odrze, w koszykówce trener Knap również, także możemy się cieszyć, że naszym działaczom mieli gdzieś tego nosa, żeby dobrze obsadzić funkcję trenera. Oczywiście trener jest tak dobry, jak jego ostatni mecz, ale tutaj nawet w przypadku potknięcia porażek mam wrażenie, graniczące powiedzmy z pewnością, że mamy po prostu dobrych fachowców w tej drużynie. Panowie, zwróciliście też uwagę w tym filmie, my mówiliśmy o inwestycjach. Opole zresztą i rankingowo nie tylko, ale w kwestiach gospodarki w ogóle bardzo wysoko i ratingowo również bardzo wysoko zakończyło rok 2020. W tym mieści się także i inwestycja w sport. Bardzo duże przedsięwzięcia i one są już widoczne, bo ten kompleks, ja codziennie właściwie jestem, bo niedaleko za Darkiem zresztą mieszkamy, więc sobie przechodzimy spokojnie spacerkiem, widzimy jak to na naszych oczach rośnie. I z jednego się bardzo cieszę, powiedziała mi trener Chodakowska, po raz pierwszy w historii od niepamiętnych lat nas sportowców i trenerów zapytano o to, jakie my byśmy chcieli mieć warunki w tej nowej hali. Zwrócenie to uwagi jest niezwykle ważne. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli budujemy drogę, to pytamy się, patrzymy na zdanie kierowców. Jeżeli budujemy obiekt sportowy, to jest ważne zdanie sportowców, bo to oni na co dzień będą to użytkować. Z Darkiem byliśmy na obiekcie. No ja jestem zachwycony. Ja jestem po prostu zachwycony, bo pamiętam, kiedy półtora roku temu burzono tą halę i myślę sobie, kurczę, taki fajny cieplak był, odchodzi do historii, przechodzi do historii, a teraz dwa tygodnie temu, kiedy byliśmy, no po prostu cudo. No to ja się nie spodziewałem, że tak ta hala może wyglądać i ja już oczyma wyobraźni widzę, jak tam tętnić będzie to sportowe życie. Ile tam może być... ważne, żeby to, czy tam znajdzie miejsce tylko sport kwalifikowany, czy nie? Nie tylko oczywiście, bo pamięć to jest taka z reguły bardzo krótka, bo Marcin przed chwilą powiedział, no faktycznie niedawno buldożer zjadł nam starego cieplaka, a pamiętacie jeszcze kilka lat temu ze Stegu Areny, jeszcze wtedy nie Stegu Areny, skapała woda. Jak się przychodziło na mecze. I tutaj mówimy o pięknej hali, która już tempo prac przy niej jest no, imponujące i ona będzie wkrótce już oddana. No jeszcze nie jest, natomiast warto wspomnieć, że wypiękniał w tym roku Toropol. Remont przeprowadzono na Toropolu, remont szatni, remont siedzisk, do tego remont zaplecza socjalno-hotelowego powiedziałbym, więc tam mogą mieszkać młodzi sportowcy. Mamy kolejną piłkarską inwestycję na boisku przy ulicy Halera, gdzie powstało sztuczne oświetlenie i mamy dwa sztuczne boiska, możliwość wykorzystywania ich zimą, czyli w tych miesiącach, kiedy no, jest bardzo duże zapotrzebowanie na te sztuczne boiska. Te Jupitery tam na boisku przy ulicy Halera pozwolą po prostu lepiej wykorzystywać tą infrastrukturę. No i pewnie kibice piłkarscy marzą o tym wreszcie stadionie i uwaga, zerwaniem z tradycją słynnej Oleskiej, prawda? Bo wtedy każdy mówi, idziemy na Oleską, teraz już...
No to tak jak z nowym domem. Mieszkało się przez wiele lat pod jednym adresem, zmienia się adres na coś lepszego. No, marzeniem, życzeniem pewnie naszym jest, żeby ta budowa w tym rozpoczętym roku wystartowała. No i czekamy. Panowie, to teraz tak, zanim jeszcze powiecie o swoich takich wydarzeniach, bo nie tylko o Opole żyło sportem, ale wy jako dziennikarze sportowi, jako działacze sportowi, jako urzędnicy sportowi, także pewnie ogólnie o sporcie myśleliście, to teraz wasze sportowe życzenia na ten 2021 rok, który właśnie się dzisiaj rozpoczął. Darek, pewnie jak najwięcej tekstów o złotych medalach. No, byłoby super, chociaż kilka w miesiącu, ale ja wrócę do tego, co mówiłem na początku, żeby wróciła ta normalność, bo ja chyba do niej tęsknię najbardziej, do tego, żeby nie patrzeć, gdzie mogę zobaczyć w telewizji, ale móc pójść na mecz, na Gwardię, na Odrę, na Żużel, na dziewczyny, na koszykówkę, żeby, bo mamy gdzie chodzić, tylko ten zwariowany 2020 rok nam postawił taki szlaban. Ja bym chciał, żeby się wreszcie on podniósł. A ja liczę, że pod względem sportowym miasta, naprawdę to może być bardzo, bardzo dobry rok. Nie wspomniałeś nic jeszcze o naszym ulubionym Żużlu, więc to jest... żyję nadzieją, że w końcu dopniemy tego, że nasz kolejarz dopnie tego i awansuje do pierwszej ligi. Odra ma dosyć spokojną sytuację. Wydaje się, że koszykarze również. Byłoby wspaniale, gdyby siatkarki znalazły się tam, o czym same marzą. Więc ja tak naprawdę z dużym optymizmem oczekuję tego, co będzie w 2021 roku i no, czekam. No, ale miasto też na pewno już masz przygotowany plan też swojej pracy jako naczelnika Wydziału Sportu, no bo też o tym sporcie w kontekście właśnie inwestycyjnym i ogólnie sportowym też na pewno już gdzieś jakieś rozważania i myślenia są. Jest taka sytuacja, że tych pieniążków oczywiście jak w każdej dziedzinie życia, chciałoby się, żeby było ich więcej. Jest troszkę więcej niż w tym zakończonym roku, więc myślę, że te kluby, w tym te największe, te kluby odczują trochę bardziej odczują, że to wsparcie będzie większe. Natomiast pod względem inwestycyjnym, no to jeszcze nie wspomnieliśmy, piękny teren rekreacyjny buduje się, szykuje nad Kamionką Piast. To będzie kolejne miejsce, tam będzie kolejny orlik. Będziemy już mieli 5 orlików piłkarskich, które są zapełniane regularnie przez amatorów grających w piłkę, czy też dzieci trenujące. Więc krok po kroku, no to pole się też zmienia pod względem sportowym. Ja myślę, że to nie są kroczki, to są duże kroki, które Opole robi pod względem sportowym. No to na koniec wasze wydarzenia sportowe roku poza Opolem, bo Opole, jak państwo słyszeli i państwo to widzieli, na pewno sportem stoi, ale no tych wydarzeń mimo wszystko było dużo. Wiem, że sympatyzujecie z różnymi, że tak powiem, dyscyplinami, to teraz będzie ciężko pewnie, top 3 wymienić no to chyba. Oczywiście sympatyzujemy z piłką nożną, ale Darek jest lepszym specjalistą od futbolu, więc niech Darek zacznie od tego, że mamy w kraju... No to ja przepraszam z góry za to, co powiem, bo kompletnie nie będę oryginalny, ale oczywiście, że to powiem, więc powiem Lewy Lewandowski, najlepszy piłkarz świata. Ubolewam, że France Football obraził się na swój własny plebiscyt i go nie przeprowadził, w związku z czym jeszcze tylko tam nie wygrał. No, to jest pierwszy, jedyny i nie wiadomo kiedy taki się wydarzy sportowiec globalny, w skali globalnej rozpoznawalny. I trudno będzie się nam dorobić innego. Zebrał wszystkie nagrody, pokonał tych, wydawało się, nie do pokonania piłkarzy. Wymieniać Ronaldo, Messiego, tam nie ma to większego sensu, każdy wie. No i życzyłbym sobie, żeby w tym roku powtórzył to, może pobił kolejne rekordy, stać go oczywiście. Takim sportowcem globalnym zawsze oprócz piłkarza zawsze jest tenisista, tenisistka, więc Iga Świątek, która wygrała turniej wielkoszlemowy, to jest ogromne wydarzenie. Ciężko będzie oczywiście powtórzyć, w każdym roku są 4 turnieje wielkoszlemowe, ale są 4, więc trzymamy kciuki, żeby jej się to udało. Wspomnieliśmy o śmierci naszego wielkiego sportowca, pana Jerzego Szczakiela, tutaj w materiale filmowym. Pierwszy indywidualny mistrz świata, ikona sportu opolskiego, ale mamy w Żużlu już człowieka, który no nie tylko wyrównał jego osiągnięcie, ale przebił. Osiągnięcie Szczakiela, osiągnięcie drugiej wielkiej gwiazdy Tomasza Goroba, bo Bartosz Zmarzlik to też jest dzisiaj, oczywiście Żużel nie jest tak popularny jak tenis, jak piłka nożna na świecie, ale w Polsce to jest bardzo ważna dyscyplina. Jeżeli ktoś zostaje 2 razy z rzędu indywidualnym mistrzem świata w znakomitym stylu, a ma dopiero 25 lat, więc ja żywię nadzieję na hat-trick żużlowy w indywidualnych mistrzostwach
świata, dokładając do tego naszego kolejarza. I w plebiscytach pokonuje takich zawodników, jak przed chwilą wspomniałem, Lewandowskiego, Stocha. A teraz będzie ciężko pokonać. Zobaczymy, to jest zawsze zabawa, a każda dyscyplina sportu ma swoich zwolenników i ja się jeszcze również cieszę z tego, że w Opolu wachlarz tych dyscyplin, no tak jak Darek powiedział, może mieć na koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, futsal, żużel, na dyscypliny indywidualne, że ten wachlarz jest szeroki. Każdy znajdzie taką dyscyplinę sportu w naszym mieście, którą może się pasjonować, którym sportowcom może kibicować, więc oferta jest szeroka. Super, bo tego jest rzeczywiście tyle, że na wszystko nie możemy pójść, więc my musimy rezygnować, musimy sobie wybierać. Ale Grom Świelkę z Grudzicami w B-klasie zobaczymy, prawda? Jedziemy, derby. Oczywiście. A nie, no, są takie klasyki, których nie można. Oczywiście. Nie mam takie jak chociażby czwartoligowe derby. W pierwszej kolejce, tak. Spornica, Czernowąsy, Odra Druga. No będzie, oby z kibicami. Oby było. Tak jest, z kibicami. Panowie, bardzo dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Dariusz Król. Dziękuję pięknie. Sportowy redaktor Czasu na Opole i Opolskiej Kropki. I Marcin Sagan, naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Opolu. Proszę Państwa, tak jak moi koledzy powiedzieli, obyśmy mieli z czego się cieszyć w tym rozpoczętym właśnie 2021 roku, jeśli chodzi o sportowe wydarzenia. A zatem do zobaczenia i do usłyszenia.